Stałam przed lustrem, rozczesując włosy. Ubrałam czarną suknię. Ku czci wolności, która dla mnie umrze. Dlaczego dzieciom opowiada się bajki o księżniczkach, po które przyjeżdża książę na białym koniu? To okrutne. Wiele zazdrości lub chce się stać księżniczką. A one cierpią każdego dnia i pragną biedy, ale szczęście. Po co mi ta korona? Jeżeli mój poprzedni Bóg mnie nie uratował, to może Allah to zrobi? O, kto tak kopie? Wiesz, jak jesteś duży? Mama ma taki duży brzuszek. Ale mama bardzo chce ci już zobaczyć i pokazać ci świat. Drzewa, kwiaty, słońce, wszystko jest takie piękne. Teraz musimy iść do tego pana z wielkim... Żartuję, nie powinnam tak przy nim mówić przy tobie. Ale i tak to była łagodna wersja. Idziemy do taty. Weszłam z komnaty. Jusuf, bo ty się nigdy nie zakochałeś. I nie wiesz, co czuję, gdy widzę Lachszach przy Muradzie. Stanęłam jak wryta. Mehmet jest bardzo nieostrożny. Szechzade, ktoś może to usłyszeć. Twój przyjaciel ma rację. Wyszłam im naprzeciw. Lachszach? Ile słyszałaś? Wystarczająco. Wokół mnie roztoczył się słodki zapach. Allahu, dlaczego ja o tym myślę? Nie powinnaś. Przybliżyłam się do niego. Między nami zostało paręnaście centymetrów. To było stanowczo za mało. Jak już to słyszałaś, nie muszę ukrywać, że przy tobie moje serce próbuje wyskoczyć. A ja cię wciąż kocham. Masz cały harem innych kobiet. Dlaczego więc kochasz mnie? Według mnie kocha się tylko raz. I to ty jesteś moją pierwszą miłością. Potrafisz każde dotknięcie się spojrzeń przemienić w namiętny pocałunek. Wiesz, co by się stało, gdyby Murat to zobaczył? Tak, ale w tej chwili nic mnie nie powstrzyma przed pocałowaniem cię. Ty musisz iść. Tak, tak. Co ja robię z nim? A najgorsze, że to mi się spodobało. No wszystko źle mi z tym. Pocałowałam brata, mojego przyszłego męża. Ale to jeszcze nie zdrada. A teraz lepiej. Nie, nie lepiej. Idę się ożenić z kimś, kogo najzwyczajniej na świecie nie trawię. Wszystko mnie w nim irytuje. Ale wiem, co drożyć, jeśli chcę go rozłościć. To jest jedna strona. A druga to to, że wiem, czego nie mówić, by go nie złościć. Mam nadzieję, że nie wybuchnę przy nim płaczem. Nie trudno mi o łzy, ale zabiłabym się za płacz przy nim. To pokazanie swojej słabej strony wrogowi. O! Salih! Wreszcie jesteś! Tak, pani. Przybyłam od razu, jak mi powiadomiono. Pamiętasz, co wydarzyło się jakiś czas temu? Jak miałbym zapomnieć? Dla mnie to nic nie znaczy. Oczywiście. Chyba oboje chcieliśmy tylko chwili relaksu i zabawy. Ale ja trochę posmutniała. Nie liczyła na nic. Ale chciała, aby ton na to liczył. I zdobywał jej serce. No ale czego mogła się spodziewać? To Salih. Na jego temat można usłyszeć więcej niż na temat wezyrów. Pikantne szczegóły, z kim się związał. Komu złamał serce. Księżniczki i szlachcianki przeważały na długiej liście jego kochanek. Tylko czemu one mu wierzyły? Że je kocha? A może on nigdy tak nie mówi, ale zachowuje się jak szalenie zakochany. Czy Alia potrafiłaby zmiękczyć to serce? Panie? Murat zmierzył mnie wzrokiem. Nie musisz aż tak podkreślać, że nie chcesz na mnie wyjść. To bardzo dziecinne. Będziesz się ze mną kłócić, bo ubrałam czarną suknię? Tak. W porządku. Jeżeli chcesz.
Czym symbolizuje klasę, elegancję i luksus? Kolor ten jest również tajemniczy. Osobiście uważam, że jest to ciemna dziura, bez dna. Łatwo można się w niej zagubić. Niełatwo się nie wydostać. Przez to stwierdzam, że jest hipnotyzujące. Gdy decydujemy się ubrać na czarno, przeważnie mamy ku temu powód. A to wzmaga ciekawość dotyczącą nas. Czerń wspaniale komponuje się z innymi kolorami. Na końcu chciałabym dodać, że ona nie jest dziecinna. Powaga i majestat. To chyba nie pasuje do dziecka. Teraz przedstaw swoje zdanie. Niech ci będzie, wygrałaś. Teraz podejdźcie. Czerń też symbolizuje mrok i śmierć. Patrz. To na ślub. Zatrzymaj to. Co? Błagam. Proszę, zatrzymaj to. Nie chcę być twoją żoną. Proszę. Rzadko o coś proszę. To nie pierwszy i ostatni raz. Zapomnij chociaż tę prośbę. Jeżeli tu zostanę i sobie nie przerwiesz, umrę. W środku rozpadnę się na miliony kawałków. Jeżeli się rozpadniesz, pozbieram cię. Skleję miliony kawałków, nawet jak ma to trwać miliardy lat. Jeśli umrzesz, to umrę z tobą. Jeśli poprosisz mnie o oddanie swojego serca, to nie zrobię tego. Bo porwałaś je. Jeżeli spełnię tę prośbę, zostanę bez serca. Jeśli to zatrzymam, zatrzymam też świat. Bo ty jesteś moim światem. To są tylko puste słowa. Na nic mi one. Zapomnę. Ty też. Nie chcę ślubu. Nie zatrzymasz go? To ja to zrobię. Chciałam wybiec, ale Murat mnie chwycił. Teraz cię puszczę i będziesz mogła wybiec. I to zatrzymać. Tylko posłuchaj. Jak nie było cię przy mnie, zostałem nagle sam. Wszyscy zaczęli się ode mnie odwracać. Nawet własna matka. Zamieniłem moje serce w twierdze, ale ty wróciłaś. I w mgnieniu oka zburzyłaś moje twierdze. A ja znów zacząłem cię kochać. Jednak nie potrafię zrobić tego samego z twoim sercem. Murat rozluźnił uścisk. Ja poszłam do drzwi na taras. Tam odbywał się nasz ślub. Zraniłeś mi się bardzo. Nie raz, nie dwa, tysiące razy. Zniszczyłeś, zmieniłeś. Dobrałeś sens życia tyle razy. Nie trafiłam tu taka, jaka jestem teraz. Kiedyś byłam dziewczynką, która zakochała się w tobie do szaleństwa, która nie mogła zasnąć bez twojego ciała i dotyku. Byłam dziewczynką, która nie wiedziała, co to zdrada. Nie wiedziała, co to samotność. Teraz mogę się uznać za kobietę, która wie, czego chce. Wiesz, że to ty zabrał się niewinność i ty nauczyłeś się, co to znaczy samotność. Bo jako dziewczynka liczyła na ciebie, że wezwiesz ją, porozmawiasz z nią, zaczniesz z nią. Ona wierzyła, że ty jesteś zmęczony, nie możesz. Ja wiem, że spałeś z kimś innym. Pomyśl, co się stało, gdy ta dziewczynka dowiedziała się tego, co teraz wiem ja. Potem straciła dziecko. Swoją małą nadzieję. Ty nie byłeś przy niej. Nie zauważyłeś ran w jej sercu. Nie ma dziecka, może zrobi się nowe. Tak myślałeś? Ta dziewczynka nie. Ona miała tylko je. Ty miałeś wtedy Orhana. Ty nigdy nie patrzyłeś w jej oczy. Mimo iż się śmiała, jej oczy płakały. Nie słyszałeś tego krzyku? Czym się różni ona ode mnie? Niczym. I to jest najgorsze. Bo ta głupia dziewczynka by nie przeszkodziła w ślubie. I ta kobieta też tego nie zrobi. Cudę koalio. Tak? Mężczyzna przychylił jej głowę i pocałował powoli, odrywając swoje wargi od jej warg. Sali? Alia! Oboje szybko odsunęli się od siebie. Ich oczom ukazała się Amina. Sali, jak możesz? Ja cię kochałam.
Wszyscy ostrzegali mnie przed tobą. Nie słuchałam. O czym ty mówisz? Nigdy nikomu nic nie obiecywałem. Ponadto jasno mówiłem ci, nie kocham cię. Czego chcesz więcej? Nie chcę cię ranić. Ale nie mogę cierpieć, bo bzdurałaś sobie, że między nami coś jest. Solich, czy ty chcesz mi powiedzieć, że miałeś ją przede mną? Niczego przed nikim nie ukryłam. Jeżeli coś wam się nie podoba, powiedzcie mi. Daj sobie spokój. Gram otwarcie. Czy kiedykolwiek powiedziałem coś zobowiązującego? Nie. Ale mogłeś mnie ostrzec. Ale ja nie chcę kończyć czegoś, co dopiero się zaczęło. Jak nie chcesz, to mi powiedz. Przestanę. Ja tu jestem. Amino, między nami nic nie ma. Tak trudno to zrozumieć. Nie potrafię ci ciągle tego powtarzać. Wiem, że to boli, ale zostaw mnie. Nie wiem, w co grasz, ale ja pasuję. Alia! Sułtanka Alia. Selio. Daj sobie spokój. Jesteś pewna, że to skreślasz? Do Szambelana przybiegł jego zaufany strażnik i szepnął mu coś na ucho. Odpowiesz mi potem. Muszę odejść. To twoja wina. Zniszczyłaś moje szczęście. To nie kobiece zachowanie. Są jakieś zasady. Ja was nie widziałam. Kłamiesz. Kobieta zbliżyła się do Ali. Dlaczego miałabym to robić? Zbiję cię. Za to, co mi zrobiłaś. Amina rzuciła się na przeciwniczkę z pięścia. Dlaczego nie zapobiegłam temu? Teraz jestem jego żoną. I nie dość, że żoną, to jeszcze głupcem. A gdybym tak przyłożyła koniec sukni do ognia, zaczęłaby płonąć, podpaliłaby pokój, podpaliłaby mnie. Nie byłabym mężata, nie musiała więcej płakać, nie musiała nic. Płomienie otuliłyby mnie, a ja uciekłabym wraz z dymem do góry. Czemu to brzmi tak kusząco? Chwyciłam skrawek mojej sukni. Chciałam go podpalić, ale poczułam ukłucie. Mocne. Bardzo mocne. Puściłam suknię i chwyciłam się za brzuch. Moja suknia zrobiła się delikatnie mokra. Chaba! Czy ja teraz mam urodzić dziecko? Ja nigdy o tym nie myślałam. Ja nie chcę, nie jestem gotowa. Chaba wybiegła do komnaty. Lachszach, ty rozdaj. Ona bez słowa wybiegła. Gdzie? Po moim ciele zaczął rozchodzić się fala bólu. Nigdy nie zastanawiałam się, czy to boli. Ale teraz wiem. Boli. Nie dam rady. Nie zaczęłam nic robić. Już poczuł ból. Ona